To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, za co świat pokochał Olgę Tokarczuk i Andrzeja Sapkowskiego i czy inni polscy artyści mają szansę powtórzyć ich sukces. Nazywam się Natalia Szostak, jestem dziennikarką Gazety Wyborczej i książek magazynu do czytania, a moim i Państwa gościem jest Radosław Czyż, również dziennikarz książek, a także Wyborczej TV. Dzień dobry. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. To był jeden z najlepszych roków dla polskiej literatury. Nobel dla Olgi Tokarczuk i ogromna międzynarodowa sława książek Andrzeja Sapkowskiego. Jak myślisz, Radku, dlaczego teraz to się wszystko wydarzyło? Skąd ta popularność wytworzonych w Polsce historii? Mam wrażenie, że wrzucasz mnie pod autobus, bo nie wiem, tak naprawdę myślę, że wiele osób chciałoby łączyć jakoś te dwa wydarzenia i widzieć w nich jakąś wspólną rzecz, wyciągać jakiś wspólny mianownik, ale wydaje mi się, że no, Olga Tokarczuk w końcu doczekała się swojego uznania. Na który czekała długo, ale też mówiło się przecież od jakiegoś czasu o tym, że ona rozpędza się na Zachodzie. Przecież już wcześniej dostawała takie bardzo prestiżowe nagrody literackie i wszyscy tak naprawdę gdzieś czuliśmy, że może ten Nobel przyjdzie w końcu. Świetnie, że przyszedł. I mam wrażenie, że Andrzej Sapkowski też w końcu doczekał się międzynarodowego uznania na taką naprawdę globalną skalę, bo jego książki były już bardzo popularne wcześniej na Zachodzie i na Wschodzie też, bo w Rosji czy w Czechach jest bardzo popularnym autorem, ale nie na taką skalę, jaką dał mu serial, więc to raczej akurat w jego wypadku myślę, że ma to związek z tym, że fantastyka w ogóle stała się szalenie popularna. A o Oldze Tokarczuk, to może, że ty masz jakieś przemyślenia. Dlaczego teraz? Dlaczego tak późno? A może w sam raz? Ciężko powiedzieć. Ja rozmawiałam z tłumaczkami Olgi Tokarczuk, między innymi z Antonią Lloyd-Jones, która tłumaczy jej książki na angielski. I ona opowiadała o tym, że pierwsze książki, które ona przetłumaczyła, to był Prawiek i Dom dzienny, dom nocny, właściwie nie przyjęły się za bardzo w Wielkiej Brytanii. I ciężko powiedzieć dlaczego tak naprawdę. To są zawsze jakieś takie magiczne algorytmy, a właśnie magia, magiczne algorytmy, które powodują, że coś w danym momencie chwyta albo nie. Ja się zastanawiam też trochę nad tym, na ile sytuacja polityczna w Polsce, to, że się dużo o Polsce mówi też w zagranicznej prasie, trochę jak za komuny, kiedy o Polsce się mówiło dużo ze względu na Solidarność na przykład, też spowodowała popularność polskiej kultury. Tam wtedy przecież filmy najpierw Andrzeja Wajdy, później już po upadku komunizmu filmy Kieślowskiego. Zastanawiam się, czy to w ogóle ma jakiś wpływ, że nagle ta Polska znowu zaczęła się pojawiać w zupełnie innym kontekście, ale że po prostu przestała być taką białą plamą na mapie. Wstaliśmy z kolan. Nie wydaje mi się, prawdę mówiąc. Znaczy, to raczej jest tak, że to my zauważamy, że o nas mówią i znowu się tym cieszymy. Patrzcie tam, nie wiem, John Oliver wspomniał o Kaczyńskim w swoim humorystycznym programie na HBO i my o tym pamiętamy, szukamy sobie tego fragmentu potem na YouTubie, albo jak, nie wiem, New York Times napisze o tym, że były jakieś znowu manifestacje pod sądami, ale nikogo na Zachodzie to tak naprawdę nie obchodzi i Polska wciąż jest po prostu kolejnym miejscem na mapie świata, w którym dzieją się być może niedobre rzeczy, tak jak, nie wiem, dzieją się w Brazylii na przykład i w innych krajach, gdzie ta fala prawicowa gdzieś wezbrała bardzo, bardzo dobitnie. Nie doszukiwałbym się tutaj, myślę, jakichś połączeń. Bardziej
widzę to tak, że to my jednak chcielibyśmy to wszystko łączyć, doszukiwać się w tym właśnie tych jakichś magicznych zbiegów okoliczności i splotów, że to na pewno nie jest przypadek. To chyba jednak jest przypadek. A jak jest z tą magią, powiedz, i z tą mitologią Sapkowskiego? On trochę wykorzystuje te różne słowiańskie elementy. No i z tego, co wiem, nawet zapytałeś Andrzeja Sapkowskiego, jak on się zapatruje na to, że my teraz czujemy tą polską dumę, że to nasza słowiańska literatura jest popularna na świecie. Co na to sam autor? No, Sapkowski, jeżeli ktoś naprawdę gdzieś wgłębił się bardziej w jego literaturę, ale też w jego eseje, które do fantastyki, nowej fantastyki pisywał w latach 90. I troszkę później. Wielokrotnie pisał o tym, że to takie fantazy słowiańskie, a była taka fala, jest raczej przaśne i nieciekawe. On się z tego nabijał i szydził sobie z kolegów po piórze. Pamiętam, że z Rafałem Ziemkiewiczem miał wręcz na łamach fantastyki jakąś ciągnącą się miesiącami wymianę zdań takich bardzo ostrych na ten temat, bo się pokłócili trochę po jednym eseju Sapkowskiego Piruk, czyli Nie ma złota w szarych górach, gdzie on bardzo dużą część tego tekstu poświęca właśnie wyszydzeniu tej słowiańskości. Jak ktoś kojarzy Sapkowskiego z tego, to nie doszukuje się raczej słowiańskości w świecie Wiedźmina. Ona tam jest, ale raczej dlatego, że Sapkowski po prostu znał też te źródła i z nich też mógł czerpać. Ale jeśli chodzi o to, jak konstruował swój świat, czy magię swojego świata, no to był postmodernistą w pełni tego słowa znaczeniu. I może też dlatego jest tak łatwo przekładalny na języki innych kultur, bo skojarzenia, z których on składał swoje historie, czerpały z bardzo wielu kultur i źródeł całego świata. No była taka dyskusja o tym, że na przykład niektórzy aktorzy są czarni. Pamiętam jakąś rozmowę o czarnych elfach. Jak Andrzej Sapkowski to tłumaczy? Bo dla wielu takich polskich, cudzysłowie, patriotów, to było nie do przyjęcia, że w tym słowiańskim, czystym, białym świecie tutaj jakieś inne kolory skóry w ogóle mają miejsce. Z Andrzejem Sapkowskim jest tak, że kiedy jacyś fani pytają go na spotkaniach, a czy tutaj ten bohater z trzeciego rozdziału piątej książki, to on zrobił potem to czy to? On zawsze mówił, nie wiem, nie napisałem, więc się to nie wydarzyło. I jeśli chodzi o kolor skóry, to Sapkowski odpowiada podobnie, że nie poświęcał temu zbyt wielu miejsca. W ogóle opisom wyglądu swoich bohaterów nie poświęcał bardzo dużo czasu, zwłaszcza kolorów skóry. Być może dlatego, że wiedział, że ta książka prędzej czy później może być tłumaczona gdzieś i sprzedawana na innych rynkach. Więc dlaczego miałby czytelnikom z innych zakątków świata narzucać jakąś swoją wizję świata? Też mówił w wywiadzie, że pisząc, nie widzi oczyma wyobraźni tego, czego opisuje, jakby widzi litery i tak konstruuje książki. To też jest ciekawe w ogóle, że jakby nie wyobraża sobie sceny najpierw i nie opisuje jej, tylko po prostu pisze, żeby dobrze słowa się po sobie komponowały, żeby zdania były ciekawe, krwiste. A co sobie ty, czytelniku, potem z tego wyobrazisz, no to już jest twoja rzecz. I Sapkowski, jeśli chodzi o adaptację, też dawał bardzo dużo swobody, czy wcześniej twórcom gier, czy teraz twórcom serialu Netflixa. Jeśli chodzi o ten kolor skóry, to mogli zrobić, co chcieli. Dobrze, że zrobili tak. Moim zdaniem to jest zgodne ze światem przedstawionym, ale żeby to wytłumaczyć, to musiałbym wejść w taki wyższy poziom po prostu bycia nerdem i gdzieś zarzucać cię teoriami. Nie wiem, czy mamy na to czas. No, ale widzę, że jesteś przygotowany do rozmowy. Obkułeś się tutaj z Sapkowskiego. Słuchaj, a wiemy o tym, że Olga Tokarczuk sama o tym mówi, przeżyła coś w rodzaju załamania nerwowego w zasadzie. Mówi, że nie może wychodzić do sklepu, że jak idzie sobie we Wrocławiu po rynku, to podbiegają do niej ludzie i rzucają jej się na szyję. Jest rozpoznawalna już właściwie wszędzie. To doświadczenie jest dla niej nowe. No i schowała się gdzieś, wyjechała na jakąś rezydencję literacką, gdzieś w jakiejś głuszy.
stara się skończyć książkę. A powiedz mi, jak Andrzej Sapkowski tę nową dla niego być może popularność trawi? Czy w ogóle zauważasz jakieś zmiany w jego zachowaniu? Bo też mnóstwo dziennikarzy zagranicznych przecież do niego się teraz próbuje dobić. Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Że on zawsze był raczej osobą bardzo prywatną. Fakt, kiedyś, kiedy był jeszcze troszkę młodszy, częściej jeździł na jakieś zloty fanowskie, konwenty, no ale wtedy też ich skala była mniejsza, więc to było raczej spotkanie znajomych z tego samego środowiska. Teraz jakby miał przyjechać, nie wiem, na Pyrkon czy jakiś inny konwent fanów fantazy, no to spotkałby się z tysiącami osób, którzy chcą, nie wiem, spotkać się z nim, usisać rękę, zrobić selfie, pokazać mu nowy cosplay. Selfie najważniejsze. Tak, oczywiście. Nie wiem, czy on jest tym zainteresowany. On bardzo lubi spotkania z fanami, bardzo lubi być w centrum uwagi, brylować, rzucać anegdoty, popisywać się erudycją. Ma czym się popisywać, więc nie dziwi mu się wcale. Ale jeżeli chodzi o to, jak reaguje teraz na ten nowy gdzieś zalew tak naprawdę Wiedźmina na całym świecie. Myślę, że się cieszy, no ale nie przeprowadza się, nie wiem, z mieszkania w Łodzi do jakiejś willi na Kajmanach. Nie planuje, że zmiany życia nagle po prostu o 180 stopni. Myślę, że wciąż jest tym samym człowiekiem, którym był kilkadziesiąt lat temu, kiedy pisał pierwsze opowiadanie o Wiedźminie. No i jest ten zachwyt jego nietuzinkową osobowością. To też jest bardzo ciekawe, kiedy obserwujemy, jak zachodni dziennikarze odkrywają właśnie poczucie humoru, sarkazm Andrzeja Sapkowskiego, który im odpowiada, że na przykład nie lubi pracować, więc nie chciał się napracowywać przy tym serialu, albo że właśnie jak się państwo spodziewają, że zareagowałem na to, że moja książka się dobrze sprzedaje. Zacząłem płakać. No nie, moja reakcja była dużo bardziej oczywista. I widzę te wpisy na Twitterze właśnie dotyczące Andrzeja Sapkowskiego, że kim jest ten człowiek? Jak to jest możliwe, że on w ogóle się nie zachowuje w ten taki politycznie poprawny sposób? To znaczy, że właśnie nie wychodzi, nie uśmiecha się, nie macha, nie zgolił wąsa, tylko pozostał tym panem Andrzejem w tej kamizelce rybackiej i z tym właśnie naszym polskim, słowiańskim wąsem. Czy też cię to zachwyca? Tak, ja jestem ogromnym fanem w ogóle jego jako osoby, osobistości, tego, jaki wizerunek sobie kreuje w mediach. Jak sobie pogrywa tymi mediami. Tak, dokładnie. Jakby wielu myśli, że właśnie to jest jakiś już dziadek z wąsem w tej kamizelce wędkarskiej. Być może tak, ale ja go widzę jako człowieka, który czytał dużo więcej zachodniej literatury w latach 90. i 80. niż ktokolwiek inny w Polsce. Bo przez to, że pracował w handlu zagranicznym, też miał dostęp po prostu do zachodniej literatury. Wciąż czyta książki w kilku językach, woli czytać w oryginale. I on bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje we współczesnym świecie, jak ten świat funkcjonuje. Ale po prostu nie chcę w nim uczestniczyć, nie chcę mu się podporządkowywać, bo dlaczego miałbym? Może jest to butne, może jest w tym taka trochę jakaś nonszalancja za duża, no ale dlaczego miałby sobie na to nie pozwolić, jeżeli może? Więc ja jestem wielkim fanem właśnie jego wywiadów, ale jako ktoś, kto wywiad chciał z nim przeprowadzić, no widzę też w tym to duże ryzyko, żeby nie podpuścić mu się do jakiejś... Nie dać mu się podpuścić, tak, żeby dokładnie. Zrobił z ciebie... Mem kolejny. Dokładnie, niezbyt inteligentnego dziennikarza, który tak. próbuje... tutaj wyciągnąć z niego coś więcej. Tak, dokładnie. No myślę, że Olga Tokarczuk jest pod tym względem o wiele wdzięczniejsza w rozmowie. Myślę, że mniej się stresowałaś trochę. Stresowałam się bardzo oczywiście, jak przed każdym wywiadem, przed rozmową z Olgą Tokarczuk, ale rzeczywiście to jest ciekawe, że oni oboje podbili media, ale zupełnie w różny sposób. To znaczy właśnie Olga jest taką osobą, która wie, co powiedzieć. To są zawsze te wyważone, przemyślane słowa i poglądy też są bardzo pasujące do współczesnych czasów. To znaczy i ekologia, i prawa kobiet, i prawa zwierząt. To są zawsze te same jej poglądy, o których ona mówi od lat, ale rzeczywiście na Zachodzie te słowa jakoś bardzo dobrze wybrzmiewają. One były świetnie przyjmowane na przykład w Szwecji, ale też w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.
No i tutaj Sapkowski jest na zupełnie innym biegunie, to znaczy on zupełnie nie próbuje jakoś, mam wrażenie, że nie zależy mu na tym, żeby teraz ja tutaj wyjdę i powiem swoje exposé i przedstawię właśnie swoje poglądy, czy opowiem o swoich książkach tak, żeby więcej ludzi się nimi zainteresowało, to mam wrażenie, że zupełnie nie o to mu chodzi w tych rozmowach. Tak, to prawda, włącznie z tym, że książki Sapkowskiego, zwłaszcza jak na lata 90., w których powstawały, były szalenie progresywne. Tam pojawiały się wątki, pomijając jakby oczywistą, nie wiem, siłę kobiet i dialog czarodziejek o tym, że no, mężczyźni nie radzą sobie w sytuacjach stresujących, nie powinni rządzić światem, tylko my powinnyśmy. Świat fantazy jednak jest dosyć chyba zaskakujące, poprawnie, jeśli to nie jest prawda. W Polsce. Tak, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w tamtych czasach. On bardzo odstawał od swoich kolegów po piórze pod tym względem. Tak samo pamiętam dialog o tym, kiedy jedna tam z koleżanek z drużyny Geralta okazuje się, że jest w ciąży i prosi o środek wczesnoporonny. No to jej koledzy z drużyny zastanawiają się, no dobrze, co robić? Oczywistym jest, że to jest jej wybór, no ale gdyby chciała się zdecydować, no to wszyscy będziemy ojcami, no bo przecież jesteśmy rodziną, no bo przecież coś tam. I jak na rok 90 chyba... szósty, w którym Chrzest Ognia był wydany, już nie pamiętam dokładnie, no to jednak było bardzo progresywne i odzwierciedlało tą debatę, która o prawie aborcyjnym wtedy w Polsce się toczyła. Toczy się nadal, jak to w Polsce? Niestety tak. Ale gdyby spytać o to Sapkowskiego, to powiedziałby, że to nie są jego zdania, tylko zdania jego bohaterów. A jakie on ma, nie wie, bo on nie pisze o sobie, tylko o bohaterach, których wymyślił. Więc on zawsze też zostawia sobie furtkę, żeby mówić o jakichś poglądach, o jakimś, o jakiejś wizji rzeczywistości świata, czy nazwiemy to lewicową, czy liberalną, czy jakąkolwiek inną, ale sam o sobie tak nie mówi. Nie pamiętam żadnej rozmowy z nim, kiedy mówiłby o swoich poglądach politycznych na przykład. Wiem tylko, że nie jest wielkim fanem Kościoła. I tyle tak naprawdę wiem, jeśli chodzi o jego jakiś pogląd na świat. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tym, że jego książki czytane teraz właściwie można zauważyć te wszystkie wątki, które właśnie teraz w debacie jakby wybrzmiewają. Trochę podobnie jest, jak już szukamy tych podobieństw między Olgą Tokarczuk a Sapkowskim, no to na przykład książka Prowadź swój pług przez Kości Umarłych, która w Polsce ukazała się bodajże w 2008 roku, nie została w Polsce jakoś bardzo dobrze przyjęta. Okej, ale nie tak jak wszystkie pozostałe książki jej, które zdobywały mnóstwo nominacji do nagród i były przez krytykę tak chwalone. Po 10 latach, czy po 11, ukazała się ta książka w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I nagle się okazało, że to jest ta książka na nasze czasy. To jest ta dyskusja o zwierzętach, o prawach zwierząt. Czyli znowu wyprzedziła trochę tę debatę to, co się działo w Polsce. Być może to nie chwyciło aż tak bardzo. A teraz okazuje się, że to jest idealna lektura na nasze czasy. Tak, to prawda. I tu wydaje mi się, że jeżeli szukamy podobieństw, no to myślę, że i Tokarczuk, i Sapkowskiego możemy po prostu nazwać geniuszami. Jeżeli kogokolwiek możemy, to dlaczego nie takich autorów? Mimo że to są różne nurty, różna literatura, jakby różne w ogóle podejście do medium. Ale obydwoje są pisarzami genialnymi, świetnie operującymi słowem i chyba dostrzegającymi pewne rzeczy, zanim reszta z nas je dostrzeże. I ten przykład, który podałaś, myślę, że bardzo dobrze to obrazuje. No dobra, no to na zakończenie powiedz jeszcze, jakie inne skarby w Polsce mamy gdzieś tam w naszych pawlaczach literackie, a może kulturalne w ogóle? Ostatnie sukcesy filmu Boże Ciało może są jakimś tutaj prognostykiem. Co możemy jeszcze na Zachodzie i nie tylko wcisnąć tym ludziom, sprzedać? W jednym z ostatnich odcinków podcastu Jędrzej Słodkowski z Tadeuszem Sobolewskim dyskutowali w ogóle o nowym polskim kinie i o tym, czy w ogóle można je tak nazywać, czy to jest jakaś kolejna polska szkoła robienia filmów. To odsyłam Państwa do tamtego odcinka i nie będę tutaj się rozwodził na ten temat, bo Tadeusz to fantastycznie podsumował. Bardzo sprytnie uciekłeś, tak, od tej odpowiedzi. Tak, i od razu odsyłam ludzi do innego odcinka. Widzisz, to jest ta reklama. A jeśli chodzi o tą bardziej moją sferę zainteresowań popkulturową, no to myślę, że komiksy o Torgalu,
które jakoś tam są polskie, no bo rysował je chociaż na emigracji, ale Grzegorz Rosiński, jeden z najwybitniejszych artystów komiksowych polskich. Wiem, że były plany zrobienia serialowej adaptacji Torgala. Ostatnio było trochę cicho na ten temat. Też nie miałem okazji ani z Grzegorzem Rosińskim, ani z jego synem rozmawiać ostatnio, czy ta praca jest wciąż jakoś w toku. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że taki serial o Torgalu zobaczymy, bo jest to historia, którą już teraz też kochają miłośnicy komiksu, nie tylko w Polsce, ale i w Francji, w Belgii i na innych rynkach. Myślę, że Funky Kowal też jest takim tytułem stworzony przez Bogusława Polcha, który ma szansę, miałby szansę być marką dobrze przyjętą też na Zachodzie. A jeśli chodzi o jakieś inne literackie perełki, które mogłyby na Zachodzie zrobić wielką karierę, no to już odbijam piłeczkę do ciebie. Właśnie rozmawiałam z Dorotą Masłowską, której książka Kochanie, zabiłam nasze koty ukazała się właśnie w Stanach. Inni ludzie ukazali się w Niemczech. Wojna polsko-ruska jest tłumaczona na chiński. Jakby tych tłumaczeń jest bardzo dużo. No tutaj problem, jaki widzę, to właśnie ta polskość, to znaczy uwikłanie w ten polski kontekst tutaj jest jednak dużo, myślę, bardziej znaczące niż w książkach Tokarczuk, które jednak chyba są łatwiej zrozumiałe na świecie. Ciężko powiedzieć, czy jeszcze nam się trafi taki sukces. To jeszcze tak na koniec. Pamiętasz na pewno, były takie przypadki, kiedy polscy artyści, na przykład zespoły muzyczne niektóre, stwierdziły, teraz zrobimy karierę na Zachodzie, nagramy płytę po angielsku. Och, tak. I to się nigdy nie udawało. I czy myślisz, że w przypadku literatury, czy takiej pisarki, jak na przykład Masłowska, odcięcie się trochę od tego polskiego kontekstu i spróbowanie napisania czegoś bardziej uniwersalnego w celu jakby lepszego przyjęcia. Kariery. Tak, mówiąc wprost. Ma rację bytu, czy ona by twoim zdaniem straciła w ogóle to, za co jej książki kochamy tutaj? Nie, no myślę, że Dorota jest w ogóle też taką artystką, która nie kalkuluje to bardzo. To znaczy ona nie pisze tego, czego ludzie od niej oczekują. To znaczy już ileś było przecież takich pomysłów, że powinna napisać nową wojnę polsko-ruską, albo już nie pisać tych dramatów, albo po co ona wydaje te płyty. No to jest jednak też siła, myślę, sztuki, że ona powinna powstawać rzeczywiście chyba z potrzeby serca, mówiąc tak górnolotnie. I chyba tylko wtedy ma szansę rzeczywiście zaistnieć i zainteresować innych ludzi. Ale gdyby rzeczywiście zrobiła tak jak polskie zespoły, że tutaj by się zasadziła się i napisała książkę najlepiej po angielsku właśnie o mieszkańcach Nowego Jorku, jakoś nie widzę tego. Więc, ale oczywiście trzymamy kciuki i za Dorotę, i za twórców komiksów. No miejmy nadzieję, że do ich twórczości też świat w końcu dorośnie. Czekamy na to. Więcej na temat światowej kariery Olgi Tokarczuk i Andrzeja Sapkowskiego, a także wywiad Radka Czyża, czyli mojego i państwa gościa dzisiejszego, i Doroty Szymborskiej z Andrzejem Sapkowskim, znajdą państwo w najnowszym numerze książek magazynu Do Czytania, właśnie z Sapkowskim na okładce. Patrzy na nas srogo. Mogą go państwo dojrzeć za witryny kiosków. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.